Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Dzisiaj jestem mega płodny z tymi filmami, to jest trzeci albo czwarty film, który nagrywam już dla was. Widzicie, koszulka ta sama, w których poprzednich filmach, jeżeli oglądaliście, jeżeli nie, no to oczywiście zachęcam, ale mam czas, póki mam czas dzisiaj w sobotę, po prostu mam spokój w domu, mam statyw, który naprawdę mega mi pomaga w tych filmach teraz, no to mogę dla was tworzyć. Dobra, i o czym dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, o czym lubią wszyscy najbardziej, czyli o pieniądzach, o potencjalnych zyskach, o tym, czy te zyski już realizować, czy jeszcze czekać, czy mamy teraz drogo na rynku, czy mamy tanio. Na te wszystkie pytania sobie tutaj odpowiemy. Zaczniemy tu, a później przeniesiemy się na ekrany monitora, bo tam jest więcej ciekawych rzeczy do pokazywania na faktycznych przykładach, na tym, jak było, jak jest, czy jesteśmy w jakimś schemacie w tym momencie i jak się powinniśmy zachować. Dobra, zacznę od tego, że altcoin season, tu sobie napisałem, nie napisałem, czy się zaczął, czy się nie zaczął. Można stwierdzić oczywiście po wzrostach ostatnich, po tym, że większość kryptowalut zaliczyło po kilkadziesiąt procent wzrostu, mówimy o tych takich top 20 coin market capu, zaliczyło już co najmniej 50%, niektóre o 100% wzrostu nawet. Jak mówimy o jakiejś drugiej setce, to już w ogóle tam są horrendalne zwroty, trzecia setka tak samo, 300-400%. Natomiast oczywiście na bardzo małym wolumenie często i nie bylibyśmy w stanie na przykład, nie wiem, kupić za 100 tysięcy tamtych kryptowalut i je później po wzrostach sprzedać. Także na to trzeba uważać, jeżeli widzicie, że jakaś kryptowaluta nagle zaczyna wzrastać bardzo mocno. Pamiętajcie, czy jest tam wolumen, żebyście mogli taką kryptowalutę potem tam sprzedać. Pewniej jest inwestować kryptowalutę w pierwszej setce market capu, ponieważ po pierwsze będzie miał kto wam je sprzedać, a po drugie kto będzie miał potem za co je odkupić od was. Więc to tylko taka mała informacja dla was, którzy czasem napalają się na te potężne liczby o 500% wzrostu, czemu ja nie widziałem wcześniej, tak? No nie widziałeś, bo często takie pary walutowe są przez jakieś boty, przez same giełdy pompowane po to, żeby po prostu zachęcić kolejnych inwestorów do zakupu tej czy innej kryptowaluty. Ale nie o tym. Sprawa wygląda tak, że trzeba w tym momencie jakoś się do tej hossy bańki na altcoinach przygotować. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no przykro, ale można powiedzieć, że jeszcze macie czas. Jeszcze macie czas. Rynek, uwierzcie mi, nie jest jeszcze drogi. Niektóre kryptowaluty faktycznie są nadal, są powiedzmy drogie, oczywiście nie porównując szczytów, tak? Ale są kryptowaluty, które wam dzisiaj pokażę, które jeszcze mocno nie urosły, a sufit, który jeszcze może jest przed nimi, jest po prostu przeogromny, a nadal jakby fundamentalnie w tych projektach się nic nie zmieniło. Projekty działają, rozwijają się, a cena nie odzwierciedla ostatnich wzrostów. Więc jeżeli chcecie oczywiście zobaczyć te projekty, no to zapraszam was do dalszej części tego filmu. A ja jeszcze takie słowo o tym, czy ja uważam, że ten altcoin season już się rozpoczął. Z takich, nie patrząc w ogóle na wykresy, nie patrząc na to, co się dzieje na giełdzie, a patrząc powiedzmy to, co się dzieje w mediach społecznościowych, wśród moich znajomych, wśród osób, które kiedykolwiek słyszały o kryptowalutach. Powiem wam tak, pierwsza sprawa, w kantorach jest wzmożony ruch. W takich kantorach, wiecie, jak Flying Atom, jakby chociażby Bitomaty. Byłem sobie ostatnio, szczególnie na zakupach, kilka razy w akurat w Silesii giełdzie, giełdzie Silesii, w galerii Silesia. Specjalnie parkowałem na parkingu podziemnym, z którego wyjście jest do schodów ruchomych i przy tych schodach ruchomych jest Bitomat. Byłem tam ostatnio trzy razy wchodziłem i wychodziłem tymi samymi schodami. Za każdym razem ktoś wpłacał tam pieniądze. Nie widziałem ani razu, żeby ktoś wypłacał. Widziałem za każdym razem, że ktoś wpłacał tam pieniądze do tych bitomatów. Więc ludzie kupują. Kupują oczywiście nie samym dołku, no bo po co tak, po co zarobić najwięcej. Kupują wtedy, kiedy widzą oczywiście, że wszystko rośnie. Ale ludzie tam są. Przechodziłem koło Flying Atomu. Widziałem osoby, które tam wchodzą i wychodzą. Też mamy stacjonarny taki kantor Flying Atomu. Też tam widziałem, że jakaś tam osoba wchodziła, wychodziła z telefonem, tam coś klikała, więc pewnie zakupiła kryptowalutę, patrzyła, czy już jej ten Bitcoin czy Ethereum doszedł na jej portfel. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa,
ludzie w pracy u mnie, oczywiście tutaj bez nazwisk, którzy kiedyś inwestowali coś w kryptowaluty, albo oczywiście jak była kryptowaluty na dołku, to mówiło, nie, ja tego nie kupuję, bo to do zera leci. Zaczynają ponownie pytać się, a co z tymi kryptowalutami? O, bo teraz Bitcoin po 10 tysięcy dolarów, o, bo teraz Ethereum tak leci, o, bo wszystko teraz tak rośnie. Znowu zaczynają się pytania, znowu zaczyna się tłumaczenie. Ja staram się nie dawać żadnych porad, oczywiście. Mówię tylko, zobaczcie sobie na moich filmach, ja tam dużo mówię o tym, co się może potencjalnie wydarzyć. Polecam Wam jeszcze jeden film potem o halvingu i o tym, że powtarza nam się schemat w tym momencie na altcoinach, na całym rynku krypto. Powtarza się ten schemacik. Jeżeli oczywiście dobrze się przygotujemy do tego schematu, to można kilka razy naprawdę poobracać fajnie tymi kryptowalutami, nie handlując nimi daily. Nie handlując nimi codziennie, nie siedząc na giełdzie przez nie wiadomo jakie godziny. Robiąc przez najbliższe 2 lata dosłownie parę trade'ów, można mocno powielić swój portfel. Tego Wam oczywiście życzę tutaj sobie również. Także musicie słuchać ulicy tak naprawdę, bo jak to mówiło się w 2017 roku w listopadzie, to ulica napędzała całą tą bańkę. Oczywiście nie jesteśmy w tym samym momencie, to jest całkowicie jeszcze inny okres czasu. Jesteśmy powiedzmy na początku roku 2017 gdzieś, tak porównując ostatnią bańkę i schemat po prostu. Więc jeszcze mamy czasu do tych szczytów naprawdę sporo. Ale ja pamiętam, to mówię taki przykład ludziom, jeżeli kierowca w Uberze, jeszcze z Ukrainy pan, do których nic nie mam, bo tam akurat świetnie się daję radę z tą jazdą, mówi Wam o Bitcoinie i o tym, że on inwestuje w Bitcoina, to jest ten moment, tak? Ja na szczęście ostatnio nie jeżdżę tymi Uberami, no bo kiedy mogę, po prostu to jadę swoim autem. No chyba, że wiadomo, że akurat nie można prowadzić, no to korzystam z Ubera, ale jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś mówił o kryptowalutach, wspominał w sklepach gdzieś o kryptowalutach, nie wiem, byłem u fizjoterapeuty, też nie słyszałem, żeby mówił o kryptowalutach, także jeszcze ta ulica naprawdę milczy o tym. Natomiast ostatnio w CNBC, w tej telewizji, już zaczęli mówić powoli o Bitcoinie, że jest 10 tysięcy dolarów i są znowu wzrosty. Także już delikatnie zaczyna się tutaj, wiecie, tak toczenie tej kulki, że tak powiem, nakręcanie powoli ludzi. Oczywiście, jak pokażę Wam na schemacie potem, za jakiś czas powinna przyjść korekta. No bo teraz te wzrosty są bardzo mocne, nie mamy żadnych większych korekt. Ktoś tam napisał, że o Jezu, Bitcoin spadł 200 dolarów, a za pół dnia odbił 400 dolarów. No to nie jest żadna korekta, tak? Ja za korektę na Bitcoinie uważałbym w tym momencie, że jak mamy 10 254 dolary, że spadniemy do 9, 8,5, 9. To bym uznał za taką korektę, na której po raz kolejny można by było wejść i czekać na kolejne wzrosty. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Więc takie straszenie, że 200 dolarów korekty, no to na razie bym się tym nie przejmował. Wszyscy są raczej nastawieni byczo. To też Wam pokażę. Dobra, przechodzimy, bo za dużo Wam mówię, że Wam pokażę, a Wam nie pokazuję tutaj. Także przerzucam się na drugą kamerkę i już Wam mówię, o czym mówiłem. Ok, jesteśmy już tutaj na ekranie. Dlaczego Wam mówię, że ludzie są już nastawieni byczo do kryptowalut? Po pierwsze, ja zawsze patrzę na dwa indeksy. Po pierwsze Google Trends, po drugie Crypto Fear and Greed Index. Strach i chciwość, indeks po prostu strachu i chciwości. To są, pamiętajcie, chciwość i strach to są dwie główne cechy, którymi kierują się ludźmi, jeżeli chodzi o inwestowanie. Czasem jest jeszcze jakiś tutaj przypływ emocji dodatkowych, które nie powinny w ogóle wpływać na Wasze inwestowanie, ale strach i chciwość to są dwie główne cechy. I na wykresie chciwości i strachu jesteśmy teraz w 64 punktach na 100. Czyli już ludzie zaczynają być dość chciwi i to, co Wam mówiłem, kupują kryptowaluty, bo rosną, inwestują większe pieniądze niż inwestowali wcześniej lub nie inwestowali w ogóle, bo stwierdzili, że leci to do zera. Także te punkty już nam dość mocno rosną, ale nie są to jeszcze liczby na pewno szczytowe. Drugą informacją oczywiście, po której można sprawdzać, czy ludzie zaczynają się interesować kryptowalutami, jest wyszukiwarka trendów Google. Wpisujemy sobie hasło, które nas interesuje, okres, z jakiego czasu chcemy zebrać informacje, z jakich krajów, czy cały świat, czy jakiś poszczególny kraj, no i dostajemy informacje. No i widzimy, że faktycznie zwiększa się to zainteresowanie Bitcoinem. Jesteśmy na 51 punktach, w połowie dokładnie tego wykresu. Przy szczytach w
czerwcu zeszłego roku, kiedy Bitcoin tam miał 13 tysięcy dolarów za jedną sztukę. Byliśmy przy setce i wtedy nagle wszyscy się interesowali. Wtedy też wam mówiłem o tym, że jest po prostu popłoch na rynku. Wszystkie kantory były, wiecie, oblegane. Ludzie kupowali, kupowali, no a później bum i spadek. To jest po prostu zawsze. Więc widzicie, kreska tutaj taka praktycznie pionowa w ciągu miesiąca. Tutaj raczej takie bardziej organiczne wzrosty, zainteresowanie bardziej organiczne. Interesują się trochę mniej, teraz znowu się interesują bardziej, bo Bitcoin rośnie, bo inne kryptowaluty rosną. To, co już wam kiedyś pokazywałem, że zawsze mocno tutaj kraje afrykańskie się interesują kryptowalutami z racji problemów z i gotówką, z racji problemów z inflacją, jaką dotyka te kraje, po prostu stabilnością tych krajów. Także zawsze ten kontynent afrykański dość mocno tutaj się uruchamia. Drugie hasło jeszcze, które sobie tutaj wpisałem, to też Bitcoin, natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to Polska, tutaj jesteśmy na tym wykresie jeszcze bardziej zainteresowani kryptowalutami niż taka średnia świata, bo jesteśmy aż na 69 punktach. Oczywiście szczyt przychodził na ten sam moment, czyli czerwiec zeszłego roku. Teraz cały świat jest na 50 punktach, my już 69. Widać, że w Polsce jest naprawdę mocne zainteresowanie kryptowalutami i mamy mocną społeczność. Wy jesteście mocni, my jesteśmy mocni jako twórcy, jeżeli chodzi o kryptowaluty w naszym kraju. I ludzie są naprawdę tutaj, ci, którzy chociaż trochę starają się interesować, wy, którzy staracie się interesować, zgłębiać wiedzę, jesteście dobrze poinformowani i w większości wiecie, jak się zachować przy okazji jakichś tam sytuacji na rynku. Mike tutaj swoim Podlasiem wygrywa w zainteresowaniu. Mój Śląsk tutaj jest dopiero na 83 miejscu. No ale wiecie, ja tutaj nie robię takich meetupów, Mike tutaj ludzi podbiera, także niech mu się wiedzie, niech te zainteresowanie na Podlasiu będzie bardzo mocne. Mówiłem wam jeszcze o schemacie i pokazywałem na filmie o halvingu, którego obejrzało już ponad 1000 osób, mam nadzieję, że jeszcze dołączycie do tych osób, jak tutaj przejawiał się schemat dotyczący halvingu w poprzednich jego edycjach. No i w tym momencie jesteśmy już tutaj w roku 2020, w lutym, i jesteśmy no, gdzieś tutaj przy tych 10 tysiącach dolarów. Patrząc na wcześniejsze oczywiście bańki, no to jesteśmy w tym momencie, my jesteśmy jeszcze przed halvingiem akurat tutaj. Nie, przepraszam, więc jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, bo tutaj jest maj i halving. Jesteśmy tutaj. Patrząc na ten wykres, no to możemy być w tym momencie takim wzrostowym, mocno wzrostowym. I przed samym halvingiem, tak jak mówiłem w tym filmie, powiedzmy w kwietniu, powinniśmy zaliczyć taką większą korektę. To, co wam mówiłem na tej innej kamerze, że takie 20-30% możemy zauważyć i od tego czasu dopiero zaczniemy prawdziwy bull run, prawdziwy altcoin season, bitcoin season, wszystko season, kryptowaluty season, który da nam w przeciągu roku, półtora, dwóch największe stopy wzrotu. Więc zanim jeszcze powiem wam te kryptowaluty, które mocno spadły i jeszcze nie wzrosły, to jak się zachować? Oczywiście czysto teoretycznie na bazie poprzednich tutaj halvingów. Pierwsza kwestia, jeszcze można akumulować kryptowaluty, kupować je, bo te ceny jeszcze są ok. W kwietniu, czyli za półtora miesiąca plus minus oczywiście, patrząc tutaj po tych indeksach, patrząc po wolumenach na giełdach, sprzedać wszystkie kryptowaluty, wszystkie co do jednej. Wyjść sobie do Tethera, wyjść sobie do jakichś innych stablecoinów, nie wypłacać tego, żebyście nie płacili żadnych podatków, zostać w stablecoinach. Następnie poczekać na korektę pohalvingową, czyli te 10, 15, 20%. Nie liczcie raczej na więcej. Nie czekajcie, że kupicie Bitcoina po 5000 dolarów, bo raczej to się nie zdarzy. Nie słuchajcie wtedy ludzi, którzy krzyczą, że ok, jednak się schemat nie powtarza, lecimy, lecimy, lecimy w dół, bo to będą takie głosy. Ze wszystkich stron was atakowały. Będziecie nagle widać, o, Bitcoin going to $6,000, to $3,000. Na spokojnie. Popatrzcie sobie na poszczególne halvingi, to było 10-20% maksymalnie. Odkupujecie kryptowaluty, siadacie w fotelu i czekacie tak naprawdę, tak? Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Ja wam mówię na przykładzie tylko poprzednich halvingów, jak to może się zachować i że na razie ten schemat nam się powtarza. Jota, wiota, nam się to wszystko na razie powtarza. Oczywiście dla zwiększenia zysku możecie wejść na jakiegoś BitMEXa czy jakąś inną giełdę i zagrać sobie na dźwignię razy 2, razy 3, tak żeby nawet jakiś większy spadek was nie pozamiatał, a żeby jednak zwiększyć swoją pulę tych pieniędzy, którymi tutaj inwestujecie w kryptowaluty. To jest tylko taka dodatkowa informacja, ale tak jak mówiłem,
sami musicie zdecydować, co chcecie zrobić w tym razie. Może być tak oczywiście, że polecimy na $500 i skończą się kryptowaluty, ale to jest dla mnie przynajmniej mało prawdopodobna informacja. Dobra, które kryptowaluty jeszcze mają naprawdę sporo miejsca do wzrostów? Mówię o takich kryptowalutach poważniejszych, nie mówię o jakichś shitcoinach, nie wiem co to, jak przejdziemy, jakieś waksy, to nie wiem co to jest, Chiliz o tym mówił, Fil Konieczny. Powiedzmy teraz rosną najmocniej takie w większości stabilne kryptowaluty, oprócz jakichś tam Diamondów i innych Jados. O i Prizm, to jest spam, to jest jakiś ruski projekt, który ostatnio zaatakował wszystkie kanały na YouTubie, w tym też mój, i spamował pod wszystkimi filmami, po prostu inwestujcie, inwestujcie, a to był jakiś Google Translator z rosyjskiego rzucany do filmów, także jak widzicie, zgłaszajcie takich ludzi. Dobra. Neo. W tym miesiącu już 50%, w ciągu roku 100% w górę. Ale co to jest te 100%? Patrząc na szczyt Neo, kiedy Neo było po 200, prawie pokazuje $145, to na pewno nie był szczyt, bo ja pamiętam, że Neo było po więcej, było po prawie 180, no widzicie, $196, tak. Był taki moment, że było prawie po 200 dolców, więc $16, 196, to macie nadal 12 razy miejsce w stabilnym projekcie na wzrost do góry. Neo niedawno było jeszcze po $7, po 10, także oczywiście już można było 100% zarobić, ale jeżeli szukacie stabilnego projektu z uczciwym zespołem, z pracującym zespołem, no to na pewno Neo jest jedną z takich kryptowalut, które jeszcze mocno nie urosły, a mają szansę na naprawdę duże wzrosty. IOTA, widzicie, że w tygodniu praktycznie zero wzrostów, w przeciągu miesiąca tylko 40%, w ciągu roku 17%. IOTA tak samo przy szczycie, oczywiście to było jakieś $5 czy nawet 6, gdzie to jest all time high, tu 5,70 dolara, dopiero jest po 30 centów. Oczywiście IOTA jest dużo, jeżeli chodzi o liczbę monet, bo tutaj widzicie prawie 3 miliardy tych monet, ale też do $5,70 jeszcze jest kilkunastokrotne miejsce na wzrosty, a patrząc na to, że jeszcze nawet nie urosło 50% w przeciągu ostatnich miesięcy, miesiąca dokładnie, no to jeszcze też jest szansa przy IOTA na spore wzrosty. Kolejny projekt, tutaj z wielu z Was oczywiście pewnie o tym wie, XRP, 48% w ciągu miesiąca, przy szczycie $3.84, też jeszcze 10-krotna szansa na wzrost, co najmniej do tego ATH jest, w dłuższej perspektywie oczywiście czasu. No i tutaj mój ulubiony Sayacoin, 100% w ciągu miesiąca, 43% w ciągu roku, nie wiem skąd oni te liczby biorą, i do Bitcoina urósł, i do Ethereum urósł, do wszystkiego. Ja jakbym wchodził, to bym wchodził przy 17 satoshi, bo to był dołek, a przecież nie wchodziłem, bo nie ma żadnej kryptowalut, tak oczywiście, ale już widzimy 32 satoshi, no i Sayacoin sobie naprawdę fajnie, fajnie radzi ostatnio. Także to są takie kryptowaluty, gdzie ja widzę jeszcze spore naprawdę miejsce do wzrostów. O, Sayacoin tu tam po 11 centów kosztowało, a teraz 0,003 centa, także tutaj jest w ogóle miejsca jeszcze mnóstwo. Ale pamiętajcie, przy inwestycjach własny research, własny mózg, po prostu musicie po prostu wierzyć w projekt, to po pierwsze, po drugie śledzić informacje, które są z nim związane, dlatego dla mnie inwestycje w 100 projektów to jest ruletka. To jest tak, jak macie planszę z ruletką, czarne, czerwone, liczby od 1 do kilkadziesiąt, jeszcze jest 0, takie bonusowe. 0 na ruletce można porównać do projektu z miejsca 1000 na CoinMarketCapie i zainwestowanie tam $100, że wam da z tego 1 000 000. To jest taka szansa, nie? Może wypadnie te 0, a raczej na 100 prób, powiedzmy, te 0 nie wypadnie wam. Także to jest taka analogia do ruletki, do inwestowania w takie projekty z 1000 miejsca, jak dla mnie. Te projekty, tak jak wam mówiłem, z pierwszej setki są jeszcze, które mocno nie urosły, są już takie, które coś urosły, ale jeszcze ten sufit, te miejsce, gdzie mogą jeszcze wzrosnąć, jest naprawdę duże i tego miejsca jest sporo. Także to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, co wy sądzicie, czy już mamy Litecoin Season. Dajcie znać, czy wam się ten film podobał. Udostępniajcie go dalej i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć! Vanilla la 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 la.